Ruszyły! Dobry start. Maszcie koni kapitan Zatan na cele stawki. Zalokuje kilka koni łeb, proszę Państwa. Zaklina, ale już na cele jest Porceli. Porceli, następnie zaklina, dalej Jala, Miula, dalej Pasjona, za Pasjona wtedy. Ajman na ostatniej pozycji galopuje zdecydowanie Kartalsa, a na przedostatniej pozycji jest Galister. Bez ostatu galopują mocno tupowane, 1300 metrów do celownika. W tej chwili Al-Ab wysunął się na, nie daje się Porceli. Porceli z Al-Abem galopują łeb-łeb. Na trzeciej pozycji w tej chwili jest Jala. Dalej za chwilę, ale to wszystko bardzo blisko siebie. Za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1000 metrów. Porceli, Al-Ab, Ajma, to ta czołówka, Jala. Zaklinacz tam bardzo mocno po zewnętrznej poprawił Iler. Ostatnia jest nadal Ertalsa, a na przedostatniej pozycji galopuje L.A. Na około 800 metrów przed celownikiem prowadzi Ajma. Bardzo blisko Al-Ab, po zewnętrznej Jala. Zaklinacz, Porceli, Julan razem. I będzie totalna walka na końcowej prostej. I prosta finiszowa, szeroko, szeroko. Al-Ab przy bandzie na czele, tu za nim Julan. Finiszuje Ajman na około 450 metrów przed celownikiem. Parę koni, tam również i zaklinacz się znalazł. Prowadzi Al-Ab, zaklinacz, Julan razem po zewnętrznej Jela. Ale bardzo dobrze tu po zewnętrznej Jela galopuje. Zaklinacz, Julan. To jest czołówka i rozpędza się Elfa, ale niesamowita walka Jela, ale tutaj bardzo dobrze pasjonuje. Левую, правую, левую, правую.